Masz na bluzie BSCO? Bo mam... No. 10.5 na 10.7 no. Od 301. No, no, co tam? Ale cim, timy! Ma jakaś literówka. Fajowa! Bo to idiota Max Power, czy ty się dziwisz? On chyba... standardował po jakimś głębszym sobie. No. Chyba umieram! Oho? Chyba umieram! Piedrucha nie, Ivy, zrób mi usta usta! Dobra. Moja córka ku... Mam nie robić? Mam mu udać umrzeć, ojcze? Chyba umieram. Prawda? No dobra. Oh, słuchaj, po prostu mój tata jest surowy, no ale muszę się go słuchać, no bo to jest mój tata, tatę ma... Mamy respirator. Ja też jestem... Ja też jestem surowy, ale możesz mnie wystrugać. Dziękuję ci, Ivy, to miło z twojej strony. Ale Lucy-san sama to mnie też mówiła, że to powie. Dziękuję, ty to, Ivy, jesteś super, naprawdę. Chyba się w tobie zakochałem. Nie mów tak, bo zginiesz. Albo ja zginę. Chyba cię kocham. Nie mów zostań tak. Zostań moją żoną, pozwólcie, będziemy ukrywać swoją miłość. Będziemy ukrywać swoją miłość. Tak. Naprawdę, ale mam ochotę cię teraz pocałować. Może nie mów tak. Masz szczęście, że mój ojciec nie słyszał. Boże, ale masz, ale mamy szczęście. Znaczy i ty, byśmy byli martwi teraz. Całe szczęście, żeby się klanka Aha. Pożyczyć Janek? Jest pod oknem! Jest pod oknem! Pod oknem jeden! Pod oknem! Pod oknem! Mówię pod oknem, no Słucham! Treść tego SMS-a właśnie przeczytałem. Chcę tylko powiedzieć. Jak ty to wyślesz, to jak Boga kocham, jutro będzie tylu egzaminatorów, co ty masz lat. Ale szefie! No ale to jest co? No i ja zgłaszam ich za metagaming. 4-8, trzeci status. Jestem ta chwilowa. Zdjęcie wydruchy na tafecie. Jestem, tylko pokażę, że... A czekoladą. Będzie miło czas. I żeby się może czegoś nauczyć. Dobra, dobra. Są super. Jest pod oknem, pod oknem jeden! Pod oknem! No. Pod oknem! Jest pod oknem, pod oknem jeden! Pod oknem! Aha. Pod oknem! Mówię pod oknem! To usunąć, bo mnie roz... tego szefie! Nie! Ja ci piekło zrobię! Żadną Ashley! Szefie, żadną Ashley! No nic! Widzowie, idziemy do Montany, do LSSD! Widziałeś, że idziesz do Montany? No i szefie, ja tak zrobię, bo ja tu nie będę się z nią użerał! No to patrz teraz twoją odznakę. Aha! No dobra! Żartowałem. Dwóch jeszcze tam stoi, mam ich wołać, czy nie? No tak, no pani podziękujemy. CV-kę mamy, żeby się odzywać. Szefie, szybko! No co, szefie? Chcę zobaczyć, co w ogóle Pietruchę dał dla Ivy. To dziękuję bardzo. Ja to znalazłam, dziękuję ale widziałam. Zobaczy. Pokaż. Zaraz przejdę. Pietrucha! Janku. 360 Pietrucha, zgłoś. Za sukarnie Maria. Gdzie on jest? Gdzie on jest? O, już nie. Co jest? Janek. Powiem ci tak, zostaw. Dobrze, że nie przyszedł 5 sekund. I się za mną. Janek. Co to jest, się pytam. Co to jest? Co to jest? Co to jest? No to jest laurka! Co to jest? A szefie, a pamiętasz, szef, jak była taka sytuacja, że staliśmy obok starej dychy i szef rozmawiał z Harper? Co się dzieje? I szef powiedział wtedy, że ma idealnego kandydata dla córki, no to tutaj ja zacząłem działać, tak? Mam asy, przypomnę człowieku, jak dwa lata temu szkoliłem. A ty się cieszysz, jak zwykle się skonfidencjować i jak ma być dobra atmosfera, jak ona takie rzeczy robi, szefie? No, popatrz jeszcze. Dobrze, a teraz Ruda, zapraszam. Opa, napadł na mnie! Tak, o co chodzi? Ty chciałeś zapytać, czemu go odznakę ja w BCS-o, bo dostałem w LSPD. Cepie! Ja chyba z Ivy też jestem pokłócony. Zdecydowanie się pokłócili. Nie. Albo nie.
Nie. Nie. Koniec z tym strzelaniem do swoich. Ja minutę 30 palę papierosa. Dobrze, ojcze! Co się dzieje, szefie? Co się dzieje? Nie, dobra, spokojnie. Nie, żeby naprawdę, nie ma co. Nie ma co, szkoda w domu, nic, to są drogie rzeczy. Ja jestem skłonna się z nim pogodzić, nie mam problemu. Ivy! Ja nie mogę być szczęśliwa. Ivy! Ja nie mogę być szczęśliwa, to nie jest mi pisane. Ja mam... Nie, jakoś to zrobimy. Proszę cię. Ja bo mam depresję. Ja nie będę szczęśliwa już w tym Los Santos. Ivy, proszę cię. Nie będę. Załatwimy to, jakoś to ogarnę. Jakoś to ogarnę. Mnie skremuje mój ojciec. Jak gdzieś do babci polecę, będę stała przy kominku, moje prochy, rozumiesz? Jakoś to ogarnę, przytul się. Proszę cię. A ty, Pietrucha, naprawdę wylądujesz w rzeźni na kawałki. Nie, ja to załatwię, jakoś to ogarnę. Pietrucha, to jest bardzo poważna sprawa. Będę uważał. Pietrucha, gdzie ty jesteś? O Boże. Na zewnątrz. Musiałem się... Na zewnątrz? No tutaj na komendzie, musiałem się przebiec trochę. Dobra. Ona... Ty się z nią dobrze znasz, ona już coś konfidenci. Tak, ona coś kombinuje. O, zdjęcie robi. O, przepraszam. Mamo Alzheimera. No. Proszę, szefie, proszę. Po ciebie. Dajcie mi broń. Ludzie, dajcie mi broń! Szefie, to dla ciebie! Ja go nie! Specjalnie dla ciebie! 3 sekundy masz na ucieczkę. 2 i 1. Dla wymarzonego teścia mi laurkę zrobił. Użyj Pietrucha. Postrzelił mnie trochę, to by postrzelił! Czekaj, uciskam! Boże, tato, ratuj go! Czemu go postrzeliłeś? Tata, ratuj go, to by też mam zrobił? Co on zrobił, ojcze? Żeby mi laurkę dawać dla wymarzonego teścia? O Boże! To chciałbyś miły, idę po sztuce! O Boże, ja spierdzę. Nie, niech na nasza miłość przetrwa! Pietrucha, pakuję cię do walizki. Zabierz mnie na kraniec świata, stąd pójdę nawet na koniec świata! Przecież my nie mamy życia już! Jak ty możesz się kupować z taką wózką? Jak ty możesz się kupować z taką wózką? Ona jest tragiczna! I ona jeszcze podkablowuje ciebie do ojca! Biegnij za nami, Boże! O nie! Uciekaj! Czemu ja tak wolno? Jakby mnie zabił twój ojciec, chciałem ci powiedzieć, że cię kocham!